Chcemy dać tylko petycję. Ty, ale chcemy mieć pieczątkę. My ją podamy, pani podbije. No to dyrekcja niech pani dyrektorka ma. To my podamy, pani zaniesie dyrektorce i ona podbije, no. I tyle. No ale nie chciałem wziąć, no proszę ją zawołać, to nie podamy. Nie było wszystkich podpisów. Nie, proszę ją tylko zawołać. Proszę ją tylko zawołać. Proszę zawołać. No pan jest nienormalny, no. Nie wiem, co jest nienormalne. No, a pani nie będzie decydowała za panią dyrektor. Czy ją zawołać, czy nie? Dochodzi tutaj do takich absurdów, że pani, które, jak to się mówi teraz tak nowocześnie... Panie sprzątaczki teraz są, Nie, sprzątaczki to już się nie mówi, to jest konserwator powierzchni płaskich, przejmuje obowiązki tutaj dyrektorskie i decyduje, czy przyjąć petycję, czy nie. Także tutaj takie są realia. Może faktycznie takie panie by lepiej zarządzały takimi szkołami. Pani zawołała pani dyrektor! Słuchajcie, zobaczcie, kochani, stoi tutaj młody człowiek i pyta mnie ciągle, tato, czy uda się tą petycję dać, bo ma taką nadzieję, że do szkoły wróci. I co ja mam mu powiedzieć, no? Co mu można powiedzieć? Taka banda siedzi tutaj na budżetowych pieniądzach i mają wszystkich w nosie. To jest po prostu skandal, to jest absurd, to jest... W ogóle przeczy wszystkiemu, przeczy, nie wiem, no. Jestem nauczycielem, biorę jakąś odpowiedzialność za dzieciaki, a oni nawet nie chcą wyjść do ludzi, bo się boją, że nie wiem, że umrą albo że im się coś stanie, no. Chcesz wrócić do szkoły? Tak. I chyba wszystkie dzieciaki by chciały. Może panowie zmusicie tutaj panią dyrektorkę? Już jest. Proszę państwa, to jest teren szkoły. To jest publicznej. Publicznej, tak. To jest zgromadzenie. W związku z tym mamy zgłoszenie od pani dyrektor. Zostaje tutaj dwie osoby z tą petycją. Reszta proszę tutaj przed szkołę, tak? Opuścić teren szkoły.